O, drodzy moi widzowie, właśnie się wybieram do Warszawy. Jadę do dziewczyny zapoznać się z dziewczyną. No. Zapoznam się z tą dziewczyną, zobaczę jak ona wygląda. Zobaczę, czy będzie słowna. Będę widział, czy jej zależy. Będzie dzwonić. Będzie jej zależeć, to będzie ok. Nie będzie dzwonić, no to trudno się mówi, no. Jak na razie to widzę, że na razie ona dzwoni, ale zobaczymy co dalej, no. No, no ale mówię. Pojadę do Warszawy, pozwiedzam sobie. A czy okazji się z dziewczyną spotkam? No. No. Pochodzę sobie po Warszawie, tam pozwiedzam. Trochę mi fajnie czas minie, fajnie, elegancko. I wejdzie na zicher. No, elegancko, no. No. I po prostu tam pochodzę sobie tam, pozwiedzam, tam jest takie parę ciekawostek i będzie ok. No. Spotkam się z dziewczyną, dziewczyna mnie zaprasza na weekend, zobaczymy, co z tego wyniknie. No. Pojadę do niej, ja z pustą ręką nie jadę. Coś, jakiegoś kwiata trzeba dać dziewczynie, no. Ja jestem osobą słowną i pojadę. Kto nie próbuje, ten nie wie, no. Warto spróbować, no. Pojadę sobie tam, powiedzmy, umówiliśmy się, że tak właśnie tak po tym. Na początku nowego miesiąca se pojadę tam i zobaczę, czy ta dziewczyna będzie czekać tam na dworcu. No. Będzie czekać, to będzie ok. Jak nie, to trudno. No. Jak mnie oszuka, koniec. To ja już się nie odezwę. Ja jestem osobą słowną. No. I tak do Warszawy się jedzie 6 godzin. Także, drodzy moi widzowie, 6 godzin. Trochę tej jazdy jest. No. Trochę tej jazdy jest. Ale nic. Mi to odległość nie przeszkadza. Najważniejsze, żeby była ta miłość. Tak. Miłości się nie kupi, no ale warto próbować. No. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.